Przyjutem unboxingu będzie Monster Extra Strange. Więc tak jak widać, on się prezentuje. Tutaj macie napisane, że jest tu Monster, że jest Extra Strange. Logo Monstera i tutaj macie, i zobaczcie, że jest to Monster do potęgi trzeciej. Aczkolwiek tutaj macie skład produktu, wartość odżywczą, opis tego Monstera, w którym jest informacja, że w środku jest 150 ml. Opis tego Monstera, w którym jest informacja, że w środku jest 150 ml. Social media Monstera, kod kreskowy. Ale człowiek tam zakręcę macie do końca świata. No i tak, teraz możemy przechodzić do otworzenia. Powiem tak, gdzie mi to się otwiera. Na początku już mi to się rozwaliło. I nalania produktu. Co jest? No i tak, nie podoba mi się to, że ta zakrętka się uszkodziła, ale z drugiej strony nie ma to wpływu, każdemu to się mogło tak stać. Tak jak widać, się prezentuje produkt po nalaniu. Mam taki, no, standardowy kolor jak na Monstera. Jest on od klasycznego taki jaśniejszy nawet. Więc teraz użyłem przychodzi do przetestowania produktu. No i tak, jest to klasyczny Monster, tylko że jest taki minimalnie słodszy. Więc tak, tutaj macie cenę, a jest 22 zł i 37 groszy plus koszt dostawy. Aczkolwiek tutaj macie plusy, a do plusów można zaliczyć to, że ma ładną butelkę i że jest smaczny. Aczkolwiek tutaj macie minusy, a do minusów można zaliczyć to, że jest za drogi. Więc tak, teraz możemy przechodzić do podsumowania produktu. Podsumowując, produkt zasługuje na dużą, ale zasłużoną ocenę 7/10, ponieważ jest naprawdę smaczny. Jak coś, link do tego Monsterka macie w opisie. I dajcie do koniec i pa.